Zapraszam po przepis na roladę szpinakową. Potrzebujemy opakowanie szpinaku mrożonego. Podgrzewamy go na patelni, aż cała woda odparuje. Dodajemy sól, pieprz oraz suszony czosnek. Zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Do misy miksera dodajemy 4 białka i ubijamy je na gęstą masę. Dodajemy zimny szpinak oraz 4 żółtka i łyżkę mąki pszennej. Całość mieszamy delikatnie, tak by białka nie osiadły. Masę wykładam na blachę od piekarnika wyłożoną papierem do pieczenia. Postaraj się równomiernie rozprowadzić tak, żeby była jednolita grubość. Wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 190 stopni na 15 minut i zostawiamy do całkowitego wystudzenia. Gdy placek jest wystudzony, odrywamy papier. Jeśli nam się to nie udaje, proszę włożyć na 5 minut do zamrażalnika. Powinno pomóc. Ponownie odwracam placek, tak by nakładać krem na brzydszą stronę. Wykładam 2 serki kremowe i rozprowadzam je również równomiernie. Oraz ulubione dodatki, u mnie jest to kukurydza, ogórek oraz papryka. I ja wykładam plasterki salami, ale można je swobodnie zastąpić czymś innym. Zwijam ciasno roladę, ale oczywiście uważając, żeby jej nie rozrywać palcami. Ponownie zawijam ją ciaśniej w papier i wkładam do lodówki na minimum godzinę. Po tym czasie możemy ją już swobodnie kroić i oczywiście wykładać na nasze tace dla gości. Smacznego!